będą winić. Oto ta, co powstrzymała atak na me miasto. Słońce nagradza mnie tym spotkaniem. Nora. A ja, smutny Naman. Przepraszam, że spotykamy się tak... Czyli jak? W żałobie. Ponieważ twoja jest jak talizman. Czekaj, wybacz mi. Nie przyszłaś po odszkodowanie? Nikogo nie straciłaś? A, nie. Wiem o łowach, ale mnie Kardża nic nie są winni. Aha. Cóż, przydałaby mi się pomoc pionierki, a potem byłbym twym dłużnikiem. Ci ludzie chcą uhonorować bliskich, martwych, własnym głosem. Nie głosem Kardża przy ołtarzu Kardża. Ale istnieją przeszkody. A dopóki w południku się nie uspokoi, te szaty tylko wiążą mi ręce. Nie sądziłam, że kapłani poproszą obcą o pomoc. Gdyby słońce zachodziło od naszej dumy. Póki tak nie jest, nie jestem kapłanem słońca. Czerwona suknia była moim pragnieniem. A wciąż pragnę. Kaptury czynią z nas ślepców. A my szepczemy o pojednaniu, zapominając, że kapłani Starego Króla Słońce błogosławili morderców. Morderców? Znaczy krwawe łowy? Tak. I ofiary, które przyszły potem. Czemu kapłani zgodzili się na ten rozlew krwi? Czasem Kardża bardziej cenią tradycje niż to, co słuszne. Może Kardża i Nora tak się nie różnią? Co mam zrobić, żeby pomóc? Pierwszy pielgrzym to Oseram. Chce odwiedzić Chram Królów po drodze do miasta. Czeka tam teraz. A stary kapłan Słońca, co nie cierpi pogan, nie chce go wpuścić. Ta Utaru straciła kompana na skraju klejnotu. Przy sadzawce, gdzie bywają kłapaki. Jest tam chram do odstraszenia maszyn. Ale jego skuteczność jest nie najlepsza. Tymczasem Banuk chcą oznaczyć słoneczny stok. By, jak sądzę, przywołać duchy maszyn. Niepotrzebnie. Są tam jastrzą błyski. Zwabione blaskiem iglicy. Więc oczyścić dwie świątynie z maszyn i usunąć z trzeciej kapłana? Chodzi mi tylko o życzliwość i o wysłuchanie ich próśb. Zrobię, co mogę, by wspomóc żałobników. Czcząc ich pamięć, czcimy nas. Była niesamowita! Zatrzymała... Musi być kaplica króla. Będzie chcieć przejść obok, musi walczyć. To niewolnicy z Oseramu. Chcemy go obejrzeć. Może i powstał dla obłąkanego króla, ale teraz jest nasz. To publiczny pomnik, nie prywatna kapliczka. Nie wejdziesz tam. Ten wysuszony dziad w szacie na to nie pozwoli. Umiem być przekonująca. Ale czego Oseram może szukać w świątyni Kardża? Przypomina mi kogoś. Sprzed 2 lat. Ale co ty możesz wiedzieć o stracie? Spróbuj. Kochałem kogoś.
wznosił pomniki Benkarciego króla. A potem dał popis w kręgu słońca. Oj, dał popis. Karża oddali mi jego skruszone kości, ale... co mi po nich? Już nic nie zbudują. Nie ucieszą mnie. A widok posągu szalonego króla cię ucieszy? Muszę ujrzeć jego dzieło. Twór jego dłoni. Metale przez niego bite. Tam jest jego dusza. Ale ten pomarszczony dziadyga nie chce mnie dopuścić. Zrobię, co się da. Odejdź, dziecko. Pobożny Dżahamin nie chce gości w swej samotni. Jeśli chcesz być sam, idź gdzie indziej. Ludzie tu się modlą. Raczej brukają. Kolejna degeneracja dawnej czystości. Zaprawdę, nasze plemię błądzi. Mamy łże króla, świątynię z Szargano, a nasze wojsko spętano. Słońce chowa się w niebie ze wstydu. Czy przypadkiem Awad nie objął tronu z woli słońca? Splamił honor swego ojca. Honor nas wszystkich. Zabić króla. Jakiż cień, jakież zaćmienie wyzwolił. A ilu szalony król słońce by zabił, jeśli Awad by go nie powstrzymał? Słońce chciało krwi. Nie mieliśmy innego wyjścia. Dość tego wykłócenia. Rób, co chcesz, ale zostaw innych w spokoju, dobra? Jestem tu z woli samego słońca. Wierzysz w stary porządek, ale nie na tyle, by cokolwiek poświęcić. Też mi wierność. Niewierna. Moja pobożność płonie niczym gorejące słońce. Więc nie pozwól mi wprowadzić Oserama. Nie... nie mogę. Tak myślałam. Rozliczenie nadchodzi. Nie wystarczy ci odwagi. Patrz, mam dwie sękate oseramskie łapy i umiem ich użyć. Zawsze będę mieć tu robotę. Nie znam się na tych sprawach słońca, ale Awad to dobry człowiek i mądry. Mam nadzieję, że u ciebie wszystko w porządku. Podarował im swoje największe dzieło. I popatrz tylko. Zniszczone, bo nienawidzili tego, co przedstawiało. Zniszczyli coś, za co umierali tacy jak on. Zapomniani już niewolnicy. Banda krótkowzrocznych gadów. Gdyby myśleli, że ich król słońce ruszył z tego mostu, skoczyliby. Dziękuję za twoją pomoc. Obyś znalazł spokój. Nie wiedziałbym, co z nim zrobić. Zresztą podobnie jak Karja. Każdy mieszkaniec tego miasta zasługuje na spokój i bezpieczeństwo. Taka jest umowa.
Powinnam chyba zejść z wierzchowca. Daru chciała się pożegnać. Jestem teraz w stanie zdominować chłopaka. Nie powinno być kłopotu. Mokre, ale przynajmniej skóra naprawdę jest nieprzemakalna. Gdy uciekałyśmy z klatek podczas wyzwolenia, przedarłam się właśnie tędy, myśląc, że biegnie za mną. Ja uciekłam. Ona niestety została. Wielkie dzięki. Bez ciebie bym sobie nie poradziła.
Nie chcę cię popędzać, ale nie będzie tu długo bezpiecznie. Rozumiem. Robiłam to już kiedyś, we śnie na jawie. W sadzawce znajdę bransoletę z nasion, którą opuściła, kiedy upadła. Nasiona pękną, wyzwolą się, zakiełkują. A ona uleci z mej pamięci w dżunglę niczym ptak. Powiem jej, że to ja tu umarłam i stałam się obca we własnej krainie. A ona wciąż będzie żyć w każdej roślinie przy drodze, w deszczu, w żniwie i... O! Co to jest? Patrz! To jej bransoletka. I... Myślałam, że za mną stoi. Ale to tylko odbicie. Potrzebujesz być sama? Po raz pierwszy. Tak. Zachowuję to na szlak. Naprzód! Dobrze jest wreszcie uciec od miasta. Nie jestem w stanie unieść więcej. Polujesz lepiej ode mnie. Namaluję znak, póki nie uleciały duchy maszyn. Jest ich więcej u źródła. Tak. Zawsze przychodzą kolejne. Duchy znajdują nowe ciała, a nas unieśmiertelnia pamięć. Dlatego muszę to uwiecznić, jako pomnik zabitych szamanów i wiedzy, jaką utoczyli nam Kardża. Farba z oleju maszyn je zachowa. Uchroni pamięć wbrew wszystkiemu, co wycięto. Dziękuję ci, łowczyni.
nienawidzą Karla. Obejrzyj moje. Kiedy wyruszasz w drogę, kupa. Poszukiwacze przygód. Najlepiej bez przyjaciół i rodziny, ale nie wyprzedzam. Więc wróciłeś do świątyni? Zostałem zaproszony. Kapłani chcieli usłyszeć, co sądzę o pojednaniu z innymi plemionami. Słuchają. Przynajmniej zaczęli słuchać. Od uszu do czynów jest naprawdę daleko. Z powodu naszych czynów? Twoich czynów. To było dla żałobników. Myślę, że im pomogłam. Pchnęłaś ich na ścieżkę. Nie wiesz, jak minie podróż. Taki już los kapłana. Może czerwień by ci pasowała? Nie mnie. Zresztą nawet nie przyjmujecie kobiet. Ubogaciłyby nas. Idź w blasku, miła. I niech słońce oświetla ci drogę. Dziękuję, Namanie. Tam, dokąd zmierzam, przyda mi się każda odrobina światła.